I witam serdecznie po krótkiej przerwie, Zbyszko Patyk. Drodzy Państwo, te osoby, które być może teraz dopiero się włączyły w nasze spotkanie, zapraszam, żebyście tutaj dzwonili do mnie 708-577-220, to numer do studia. Również wysyłajcie SMS-y o treści pomoc, nowy 92-594, jak również SMS o treści EZO 73-212 i SMS anonimowy 74-16. Jak również zapraszam widzów z zagranicy plus 48 22 523 20 32. To jest stały numer telefonu stacjonarnego, na którym również, przez który również możecie się Państwo zapisać na ceremonię ognia. Ceremonię ognia wpisujecie SMS o treści ogień, imię, datę urodzenia, intencje. Najlepiej, żeby to była, powiedzmy, jedna intencja, ponieważ mamy taką możliwość, że przez cały kwartał, przez cały właściwie okres całego roku, co miesiąc jest czyniona ceremonia lub też dwie dosłownie w jednym miesiącu, jeżeli jest to miesiąc przesileniowy, lub też oczywiście możecie Państwo zawsze się zresztą włączać w taki krąg duchowy, bo również oczywiście są zamawiane u mnie ceremonie indywidualne w określonych intencjach dla osób, które to czynią, tak? Zresztą z całym jakby takim tutaj materiałem filmowym krótkim zresztą, krótkometrażowym, możecie Państwo się zawsze zapoznać w każdym naszym spotkaniu, lub też przede wszystkim też możecie Państwo cały czas jakby doświadczać tej ceremonii, ponieważ doświadczać w taki sposób, że oglądając taki właśnie krótki materiał filmowy, czyli właśnie takie relacje z takiej ceremonii, włączamy się w taki pewien wspólny kręg duchowy, który działa przez właściwie cały czas, od momentu powstania, czyli w momencie uruchomienia niejako tego całego procesu, to działa cały czas. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam, Zbyszko Patyk, witam. Dobry wieczór, a ja bym się chciała zapisać na ceremonię ognia. Proszę bardzo, proszę podać mi dane. Jolanta. Tak. 24.08. Tak. 24.08.1962 rok. Dobrze. I chciałabym też prosić Pana o oczyszczenie. Ostatnio źle się czuję. Nie mam takiej ochoty w ogóle do życia, gdzieś taka zrezygnowana i w ogóle kręgosłup i stopy. Mhm. 6, 8, 14, 5. Dobrze. Dobrze, już to czynię. Dobrze. Jolanta, 24.08.62. Dobrze. Dzieją się jeszcze jakieś problemy, rozumiem, z kręgosłupem, tak? Tak, kręgosłup, tak, dolny i górny, górny też. I w ogóle ostatnio takie jakieś mam myśli, lęki takie jakieś w sobie, że sobie nie poradzę, że tylko chodzę po lekarzach i tak dalej. Odpowiada to czwartemu kręgowi lędźwiowemu. Brak perspektyw, bezsilność. Piąty, niezdecydowanie, brak komunikacji ze sobą i z otoczeniem, a nawet konfliktowość, więc to są jasne tutaj komunikaty. W efekcie prowadzą do takich zmian, które też oczywiście objawiają się jakimiś konkretnymi dolegliwościami, tak? Od rwy kulszowej, zapalenia korzonków, po zimne stopy, skurcze nawet, łydek, obrzęki stóp i nóg, także jasne jest, że trzeba skierować swoje kroki do dobrego chiropraktyka lub osteopaty. Czyli do mnie. Dobrze. Co może być trudne, tak? Dobrze. No, może być. No, proszę bardzo o oczyszczenie. Już oczyszczam, oczywiście. Oczyszczam w tej chwili kręgosłup, tak? Jeśli Pani może, oczywiście jest Pani na łączach, a może Pani prawdopodobnie jedna ręka będzie wolna, dowolnie wybraną tą, którą Pani wybierze intuicyjnie, położyć w tej chwili pod pępkiem, tak? Na brzuchu. Tak. Łagodnie i sprowadzić, skierować palce w dół, żeby energię z obszaru brzucha skierować do obszaru miedniczego, tak? I zacząć w tej chwili ze mną sobie oddychać, wdech nosem, wydech nosem. Ja zrobię Pani przekaz, żeby to po prostu miało od razu konkretne działania, tak?
Wdech nosem, wydech nosem, bez zatrzymania oddechu, po wdechu i wydechu, tak? Nie zatrzymując, tylko cały czas emanując energią. Dobrze. Wdech nosem, wydech nosem, oddechem ziemi. Dobrze. I po tych kilku oddechach teraz rączkę przenieść powyżej pępka. Tak. W taki sam sposób kierując, tak żeby palec środkowy ręki, tej, którą pani trzyma, tak, skierowany był do pępka i zacznijmy oddychać wdech nosem, wydech ustami. Dobrze. Wdech nosem, wydech ustami. Łagodny, długi, zdecydowany, tak jakby pani chciała oddechem dosłownie przepchnąć łódeczkę z papieru na wodzie. Ale nie mocno, nie dmuchając w nią, tylko tak delikatnie, taki powiew. Wdech nosem, wydech ustami. Dobrze, świetnie. Udało się. Tak, udało nam się skończyć połączenie. Dobrze, trudno. Zapewne pani mnie jeszcze słyszy, więc takim to będzie bardzo takim rytmem wspomagającym. Warto się, moi drodzy, zawsze włączać, jeżeli chcecie, drodzy państwo, mieć poczucie takiego, takiej wspólnoty, bym powiedział, magnetycznej, wspólnoty energetycznej. To jednym z takich szczególnych właśnie działań to jest krąg duchowy, ponieważ ja praktykuję codziennie, tak? Więc możecie państwo zawsze się, że tak określę, włączyć w ten krąg ze mną razem, tak? Oczywiście starajcie się do mnie dodzwonić, starajcie się napisać, tak? Tutaj na wizji do telewizji, do SOTV, ale przede wszystkim też starajcie się ze mną stworzyć taką siłę emanacji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że każdy z was, jeżeli będzie w tym kręgu duchowym mocy, moi drodzy, to przekonacie się, że nie tylko wy będziecie zdrowi, ale również otoczenie wasze będzie coraz bardziej zdrowiało. Co to oznacza? Oznacza to to, że będziecie posiadać taką siłę emanacji mistrzów uzdrowicieli wokół siebie. Będziecie doświadczać tego właśnie całego procesu uzdrawiania. I oczywiście słuchajcie moich tutaj porad, takich, które na dzień dzisiejszy jest bardzo ważne to, żeby mieć świadomość tego, moi drodzy, że cały proces, tak naprawdę taki proces, czyli długotrwałe działanie dopiero przynosi konkretne, wymierne efekty w naszym życiu wtedy, kiedy sami realizujemy, niejako rozwijamy w sobie moc uzdrawiającą, tak? Czyli taką regularną praktykę, regularne działanie. Najprostszym takim elementem, który możecie wprowadzić, moi drodzy, w swoje życie, to są po prostu przede wszystkim cztery żywioły, cztery oddechy, tak? Ja mówię to z takim wręcz nawet uśmiechem, moi drodzy, bo to jest bardzo ważne. Witam serdecznie, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Poświątecznie. Witam, witam. Ja mam na imię tak jak pan. Wiem, nie wiem, czy mnie pan kojarzy. Oczywiście, że kojarzę. Oczywiście, że kojarzę. Miło pana słyszeć. Wiem, pamiętam. Pan o kontakcik, dlatego to czynię z wielkim uwielbieniem. Dziękuję. I udało mi się. I nie wiem, czy pan pamięta moje intencje mniej więcej, w jakich tam ja do pana dzwoniłem. Mhm. Które tam, powiedzmy, zaowocowały częściowo jakoś tam w moim życiu, z czego się bardzo cieszę. I tak. Prosiłbym pana, żeby dalej pan coś jeszcze zadziałał, może co tam pan widzi i dobrze.
żeby tam coś jeszcze mi ewentualnie w tym zakresie pomóc. Dobrze, proszę mi przybliżyć teraz tematy, tak, bo jestem panu... z jednego stanu do drugiego, przechodzę szybciutko. Tak. Dziękuję panu pięknie, to jest tak, gruczoł krokowy, panie Zbyszku. Tak, tak, tak. Sprawy kardiologiczne. Tak. Nogi. Tak. Kręgosłup i nerki. Tak jest. Dobrze. To może od razu działajmy, bo tak. Rozumiem, że ten gruczoł jest leczony cały czas, tak? Czyli bierze pan jakieś leki, tak. Dobrze. Tak. Już oczyszczam, już działam. Dziękuję u podstawy. Panu, już działam u podstawy. Dobrze. No dobrze, to nie będę na antenie rozwijał, widzę co jest. Przede wszystkim jeszcze tak wspomagająco koniecznie ten żywioł ziemi. Oddychać, wdech nosem, wydech nosem, zresztą wszystkie pozostałe, dlatego że tutaj to jest przede wszystkim proces podtrzymania woli i uruchomienie przepony moczowo-płciowej. Tak? To są przepony boczne, takie, które nie są tak tradycyjnie wyglądające jak przepona typowa główna. Tak? To są przeponki z jednej i z drugiej strony w pachwinie, które podciągają, przede wszystkim uruchamiają energię. Wszystkie takie zmiany niestety przynoszą tutaj taki konkretny brak energii w obszarze podstawy gruczołu krokowego, tak? Oczywiście mówię, pomijając wszystkie inne przyczyny, tak? W tym momencie, tak. Wdech, wydech nosem to przede wszystkim trzeba tak prowadzić, żeby mieć uczucie podciągania delikatnie do góry jakby całego obszaru miednicy mniejszej, czyli tak właśnie okolice gruczołu, żeby to stymulować, doprowadzać tam energię. Wtedy i leki wszystkie lepiej działają, tak? Ten miód wrzosowy rozumiem, że jest. Czy jeszcze nie ma? Jeszcze nie ma, panie Zbyszku, ale będzie w najbliższych dniach, bo tam mam obiecany gdzieś. Rozumiem, rozumiem. Dziękuję panu serdecznie. No. Woda ciepła jest pita, tak jak pan tam zalecił. Świetnie. I również tą wodę miodową i do tego można zawsze dołożyć jeszcze, przetestować wierzbownicę drobnokwiatową. Aha, dziękuję serdecznie. Wierzbownicę i jest dużo takich tematów, które mówię, no warto się do mnie skontaktować. Wejdź na stronę zbyszkopaty.pl, to jest moja oficjalna strona, na której są dane kontaktowe. I no zapraszam, to jeszcze będę w stanie więcej pomóc, tak? Będę się cieszył jeszcze, panie Zbysiu. Mm-hmm. Tak. Słucham? Tak. Dziękuję panu serdecznie. Myślę, że ta ceremonia ognia to mi jeszcze bardzo dużo pomoże w tym zakresie, jak najbardziej, prawda? Jak najbardziej. Temu służy. Także... Oczyszczam cały czas. Aha. Mm-hmm. I cały czas oczyszczam. Proszę rękę teraz położyć jeszcze na brzuchu, tak poniżej pępka, tak? Przyjąć ode mnie przekaz energii. Właśnie wdychać nosem, wydychać nosem. W miarę możliwości długi wydech, taki rozluźniający, tak żeby odczuwać bezpośrednio w brzuchu i na nogi. Wdech nosem. Wydech nosem. Starać się zdecydowanie oddychać tak, żeby ten oddech cały czas był taki pogłębiony, wydłużony. Im dłużej się wydłuża, tym bardziej się rozluźnia cały brzuch. Troszkę za szybki i jeszcze dłuższy. No. Panie Zbyszku, jak pan szybko oddycha, to wtedy wzmaga się lęk u podstawy, tak? Nerki wtedy zaczynają się blokować, bo nerki są odpowiedzialnym organem za lęk, strach, one go zresztą i pęcherz wywołują w taką emocję. A jak jakby przekonujemy swoje ciało do tego, żeby
krótko wdychać, długo, jak najdłużej wydychać i jednocześnie nie nabierać szybko powietrza, tylko tak pozwolić jakby zasać to powietrze. To wtedy ciało się uspokaja w dolnych partiach. Wtedy ono się szereguje niejako, tak? Bo tam jest wola i porządek. Kiedy powstają takie schorzenia, bez względu na to, co jest przyczyną, tak? To główną przyczyną jest psychosomatyka, czyli zaburzenie tego obszaru woli, tak? No nas mężczyzn niestety właściwie no, w 100% do wszystkich czeka, tak? Więc tak, jakby tak. No, im bardziej się przed tym ochronimy, im dłużej będziemy jakby stanowić wolą, nie będziemy się poddawać. To znaczy ja nie mówię o uderzeniu pięścią w stół, prawda? Wola tak. To jest przede wszystkim to, co jest zgodne z naszym wnętrzem, tak? Czego my od życia potrzebujemy i co za to dostajemy, tak? Czy tak. Od czasu do czasu nas ktoś pogłaska, czy nie? Tak? Tak. Po prostu tego potrzebujemy, tak? No i jeszcze raz, spróbujmy. Teraz wdech nosem, wydech ustami i ręka na pępku. Wdech nosem, wydech ustami. I właśnie też taki wydłużony, tak jakby patrzeć na wodę, jak ona sobie łagodnie odpływa, tak? I wtedy te choroby, to wszystko, co się dzieje w tym obszarze, łagodnieje, tak? I jeszcze. Dobrze. Żeby wzmocnić to uczucie, to też jest bardzo ważna, istotna w tej chwili jest bardzo potężna przestrzeń do pracy z energią wody, tak? Jak pijemy wodę, czy pije pan wodę, tak? To taka moja sugestia, moja prośba. Żeby przez moment trzymać nad naczyniem do wypicia ręce, tak żeby energetyzować naczynie, tak? I wtedy można również zasugerować taką bardzo prostą inwokację, której zresztą Państwa też namawiam, żebyście to mówili, tak? Boże Wszechmocny, Boże, mocą żywiołu wody, uzdrów mnie, oczyść mnie, tak? Uzdrów moje ciało, moje serce i moją duszę, bo to jest bardzo ważne. To jest taka starożytna inwokacja, która jest inwokacja, czyli mówię modlitwa, tak? Czyli zależy, jakie ktoś będzie miał podejście do tego. Moi drodzy, możecie też równie wprost mówić do żywiołu wody, czy do Archanioła Rafaela. Ważna jest intencja, ważne jest to, co z tym, moi drodzy, zrobicie, a nie jak to zrobicie, tak? Bo mamy prawo się pomylić, mamy prawo nie zapamiętać, mamy prawo do wszelkich takich działań, które mogą być jakby w tym obszarze. Są bardzo istotne. I następny SMS. Pomoc. Janina, urodzona 29 kwietnia 49. Proszę o oczyszczenie i uzdrowienie migrena. Dobrze. I już działam, droga pani. Droga pani Janina, 29.04.1949. 11.4.15.56. Dobrze. 2.6. Dobrze. Już działam, droga pani Janino. Na ogień tu się widzę wpisała Krystyna, Arek, Zyta, Mateusz. To już było. Dobrze. Migrena. Oczyszczenie, uzdrowienie, migrena. Dobrze, już działam. Wymagający jestem tutaj obszar głowy.
Wyraźnie mi się też u Pani tutaj kręgi szyjne objawiają zwyrodnienia i zmiany. No, rzeczywiście. No, ale to też ta wrażliwość tej mistrzowskiej jedenastki, tak? Nie wiem, to określić tak. To jest 29. No, liczby złożone dają bardzo o wiele silniejszą energię jak liczby pojedyncze, więc trzeba mieć świadomość tego, że to jednak jest większa też odpowiedzialność, tak? Jak ja to nazywam. Tak? Wobec innych osób mistrzowie muszą być odpowiedzialni. To jest właśnie ta emocja. Ale też nie zawsze mistrzowie, jeżeli nie szukają tych takich swoich mistrzowskich wibracji, tak, nie, też nie zawsze idą w tym kierunku, żeby rozumieć jakby swoją intencję, tak, wielkiej odpowiedzialności wobec siebie i innych. Zatem cierpią. No, wiedza duchowa jest wiedzą powszechną, ale też nie wszyscy chcą ją przyjmować, tak? Nie zawsze są gotowi na przyjęcie wiedzy duchowej. Sprawy materialne bywają silniejsze. Oczyszczam. I synchronizuję, droga Pani. I teraz jeszcze oczyszczę tutaj obszar głowy i poczynię aplikację. I kręgosłup, i głowa, tak? Dobrze. Dobrze. I to powinien być bardzo dobry układ. Dobrze. Czekam, moi drodzy, na Wasze telefony i czekam na Wasze SMS-y. Z kategorii tutaj pytań o przyszłość. Moja córka Dominika, urodzona 8.4.1988, proponowany ma awans, czy podoła zadaniom, bo ma obawy. Pyta mama Iwona. 8.4. No, to jest właśnie wynik tych wibracji dat, więc to jest stąd te obawy. No, moi drodzy, tak, Alicja, Marian, Arek, Artur. Dobrze.
Zaraz sprawdzę z domu pani, skoro już to rozpocząłem, bo widzę, że tutaj się pojawiają cały czas nowe tematy i nowe pytania, właśnie takie, które lubię, dotyczące przede wszystkim zdrowia, ale no, praca i problemy tutaj związane właśnie z, przede wszystkim z też no, obawami o pracę, o związki. Ja tylko przypominam, moi drodzy, że nie podglądam związków, które nie istnieją, ani też nie podglądam związków, które są w jakikolwiek sposób uwarunkowane poprzednimi związkami, tak? Lub też nie poszukuję wydarzeń w życiu osób, które też trafiają do mnie takie pytania, które czy w jakikolwiek sposób się to dzieje inaczej, tak? O, to później. Witam serdecznie, witam, Zbyszko Paty, kłaniam się. Witam serdecznie pana, panie Zbyszko. W czym mogę pomóc? Mam na imię Janina. Tak. 22.04.45. Pani Zbyszko, chciałabym, żeby pan mi pomógł troszeczkę z kręgosłupem, bo przed mi pan pomógł, ja mam spokój cały miesiąc. A teraz znowu, bo ja się do pana w ogóle wybieram już, tak jak panu mówiłam, jak dzwoniłam ostatnio, ale to musi być już po remoncie i, jasne. I tak, żeby miała czas. Już działam, już działam, tak, już jeszcze, sprawdzę. Jeszcze właśnie w brzuchu mam takie jakieś pooperacyjne, takie przydęcia, takie twarde kamienie i to mnie też tak strasznie boli. No dokładnie. Pani Janino droga, no trzeba przede wszystkim, no na chwilę obecną to ja tutaj postaram się pani oczyścić. Proszę od razu rękę położyć na brzuchu, na tych miejscach, które panią bolą i blokują. Tak. Od razu starać się, ja tutaj będę to robić, oczyszczenie, ale przede wszystkim starać się w tej chwili już ze mną oddychać wspólnie. Wdech nosem, wydech nosem. Ale ten oddech, żeby był dłuższy, wydłużony, tak, żeby nie był takim oddechem krótkim, zatrzymującym, bo to jest dokładnie tak jak zatrzymanie windy w połowie drogi między piętrami. Ważne jest to, żeby dojeżdżała do punktu do punktu, tak? Czyli wdech noskiem, wydech noskiem. Boję się. Proszę. Ja można pracować, ja będę jeszcze ćwiczyć. Dobrze, proszę próbować. To jest bardzo istotne, żeby ten oddech był taki łagodny, swobodny. Mimo bólu, mimo jakiegoś cierpienia, a właśnie pojawia się dlatego, że zatrzymujemy poziom energii, czyli zatrzymujemy ten potencjał takiego opuszczania tej energii, tak? Nigdy nie dociera, jakby u większości osób nie dociera do tych przepon, o których ciągle mówię, przepony moczowo-płciowej, tak? Tak zwanej. To jest to właśnie takie nieszczęście ludzi, że ta energia tam nie schodzi. Jak nie schodzi, to oczywiście nie, powstrzymuje wszelkiego rodzaju działania, no bo że jesteśmy przecież urządzeniem elektrycznym pod napięciem, jak to określał profesor Sedlak kiedyś, tak? Homo electronicus. Więc jakby tutaj jest kwestia, żeby tę energię sprowadzać, tak? Proszę oddychać. Wdech nosem, wydech nosem. Dopóki nie dojdzie do tego punktu takiego krytycznego uspokojenia, czyli zejścia tej windy, jak się nie zatrzyma, tak, to nie staramy się zatrzymać tego oddechu w połowie, tak, tylko wdech i wydech. I siadła. I wdech nosem, i wydech nosem. Ja daję ten przykład windy, żeby mieć właśnie samoświadomość tego, że to tak ma schodzić, że ta energia ma schodzić w dół, żeby nie utrzymywała się na poziomie splotu, nie denerwowało nas coś, żeby nie było przeładowania. To ważne jest to, żeby właśnie schodziła tak siłą grawitacji, jak schodzi nasza krew. Tak, schodzi do stóp, a potem przeciwko sile grawitacji musi się przebić przez żyły pod kolankiem, tak? Ale najpierw z właściwą sobie siłą musi zejść siłą grawitacji na dół, tak jak krew, tak samo i energia, i wtedy dopiero ma siłę powrotu.
i już oczyszczam cały czas na mapce, ale proszę cały czas oddychać. Dobrze. I teraz przenieś rękę w miarę możliwości na kość krzyżową albo na lędźwie, obojętne, gdzie się ręką uda sięgnąć, tak? Tak, żeby palcami, chociaż koniuszkiem sięgnąć, dotknąć kręgosłupa. Poproszę. Trzymam na kręgosłupie. Dobrze. I wdychać sobie teraz dalej ze mną noskiem, ale wypuszczać ustami, żeby budzić archetyp wody. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Już powinno się promieniście rozchodzić energia w uczuciu od kości krzyżowej przez biodra do nóg. No. Tak ciepło się zrobiło. Tak, no bo ja już to czuję, dlatego tak autorytatywnie stwierdzam, bo ja to samo odczuwam, tak? Więc ja jestem sensorykiem, czyli jestem jak gitara. Rezonuje. Tego nie zapomniałam. Mhm. Zapisać na ceremonię ognia. Proszę bardzo. Ciebie i męża. Dobrze. Ogień. To jeszcze podam męża, tak? Proszę. Trzeci, piąty, przepraszam, szósty. Tak. 50. I on właśnie już ma z tą łuszczycą. Mhm. No i nie tylko. No to właśnie tak. Będzie sobie zdrowia. Imię? Łuszczyca mu się bardzo poprawiła, Jana. Jan. Tak trochę się zmęczyłam. Mhm. No jest to męczące. Jeżeli są blokady, to właśnie tak organizm reaguje, że po prostu tak, ma się wrażenie, że i... po prostu jest to trudne, tak? Dużo tak, osób to mówi. I jeszcze jedno. Chciałabym się pana zapytać, czy ja będę musiała iść na operację z tym brzuchem? Czy mnie to czeka? Bo mnie to strasznie boli. Mhm. Co proponuje lekarz? Nie byłam jeszcze u chirurga. To proszę tam przejść i przede wszystkim no musi to sprawdzić palpacyjnie, tak? Ja nie chcę tutaj nic sugerować. Ja uczynię to, co mam uczynić i na ile mogę uczynić, natomiast nie chcę tutaj jakby stawiać jakichś takich zaocznych sygnałów. Panie Zbyszku, jak to nie będzie potrzeby takiej tej właśnie operacyjnej, to mi się wystarczy, że wizyta u pana mi wystarczy, prawda? Powiem tak, że no ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby robić badania wszelkiego rodzaju, tak, i przede wszystkim nigdy nie odpuszczać. Ja powiem tak, że ja pacjentowi każę absolutnie podpisać, że on nigdy nie podejmie decyzji, że będzie w jakikolwiek sposób szukał innych metod, tak? To... Ale ja już szukam, bo ja już tyle lat się leczę i... Nie, ja mówię tutaj o takich przypadkach, w których absolutnie jest konieczna obserwacja medyczna i konieczne są badania, tak? Żeby mieć tego świadomość. Ten brzuszek trzeba przede wszystkim zrobić USG, sprawdzić po prostu, jakie tam są w tej chwili rzeczywistości, od tego jest aparatura, więc uważam, że to jest jakby tutaj najważniejsze w tej chwili, tak? Ja cały czas u pani działam energetycznie i jeżeli są to takie bóle, które wynikają no, z
takiego obszaru, to trzeba po prostu konsekwentnie działać w tym kierunku, tak? Dobrze. Mhm. 22 czwarty, tak? No to w sumie to już składam pani życzenia urodzinowe. No bo dzisiaj już jest za 3 dni. No to jest ten najsłabszy okres. Po urodzinach powinno się przede wszystkim już poprawić, tak? Energetyka wzrośnie. Cieszę. Cieszę się i dziękuję pani Zbyszko. Dziękuję ślicznie i do widzenia. Wszystkiego najlepszego przede wszystkim. Tak. Dziękuję. I zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. No. Dziękuję, to najbardziej potrzebne. No, no właśnie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do miłego, no. Do widzenia. Do widzenia. I ognie do mnie spływają. Elżbieta, Barbara, Jolanta. Tak. I a tutaj miałem ten jeszcze SMS, żeby tutaj nie zapomnieć. I mam tak. No, cudowne SMS-y są tutaj na to ogień, drodzy Państwo, bo tu widzę i tak bardzo różne potrzeby. Głównie i to, co na co kieruję uwagę, tak? Czyli zdrowie, ale też i potrzebę uwolnienia od alkoholów w różnych postaciach, tak? Takie sygnały. Też bardzo istotne rzeczy, które są związane właśnie najczęściej dotyczy to tego, czego, z czym naprawdę nie potraficie sobie, moi drodzy, dać rady, tak w świecie, powiedział, materii, bo to jest bardzo ważne. Właśnie takie intencje trzeba mi tutaj wysyłać, ceremonia ogień, imię, data urodzenia i intencja, tak? 73-350 to jest numer wyłącznie przyporządkowany, ten tylko numer 73-350. Jest to numer, który wystarczy jeden SMS do tego, żeby zapisać się na ceremonię ognia, dosłownie. 73-350, jego wibracja to liczby pojedynczej to jest 9 i to jest ta energia, która niesie rzeczywiste wypalenie wszelkiego rodzaju właśnie takich problemów, które no, są naprawdę bardzo trudne, czyli alkohol i podobne takie tematy, które są chorobami ducha, moi drodzy, jak ja zawsze przypominam, ponieważ choroba ducha to są właśnie nałogi, które nie dajemy sobie na przykład rady z jakimiś problemami, tak? Alkohol to jest ucieczka przede wszystkim od siebie, ucieczka od świata, tak? To jest ucieczka w taki obszar, w którym nic mnie nie dotyczy, nic mnie nie obchodzi i jestem jakby poza jakąkolwiek odpowiedzialnością, tak? Więc to jest cecha osób, których bardzo często też jeszcze organem, który niestety cierpi na tym, to jest oczywiście wątroba, ale to jest organ gniewu, tak? No więc jest jasne, że ktoś, kto nie chce emanować gniewem na zewnątrz, to też stara się utracić kontrolę nad sobą i nad otoczeniem. Czyli nie chce robić szkód z powodu swojego gniewu takiego wewnętrznego, zakodowanego, tak? No bo wiadomo, że to nie jest gniew Boży, tylko gniew materialny, czyli taki gniew, który wynika powiedzmy z niezadowolenia, z bardzo wielu różnych innych przyczyn, które są powiązane ze sobą w taki jeden określony ciąg wydarzeń, tak? Alkohol może być lekarstwem, tak? Bo zresztą wiele lekarstw, które mamy niestety przyjemność często przyjmować, to są lekarstwa oparte o bazę alkoholową, tak? Czyli podtrzymuje energię, jest w energii metalu, czyli mieści się, to ja mówię, pogląd medycyny wschodniej, mieści się jego najpotężniejsza energia w płucach, więc smutek, żal to jest ten organ,
ale też i cały jakby taki obszar wynikający z tego smutku i żalu, to jest właśnie potrzeba wzmocnienia się alkoholem. Natomiast alkohole tak zwane słabe, czyli te, które są najpowszechniejsze, one są w elemencie wątroby. No i niestety są zakraszane, jak się to mówi, alkoholem. Mocniejszej postaci, jak wiemy doskonale, w związku z tym bardzo niszczą wątrobę. Więc ja jestem oczywiście na nie do wszelkiego rodzaju używek, co nie oznacza, że też w jakikolwiek sposób staram się walczyć z tym. Nie. Ważne jest to, żeby mieć też świadomość tego, że trzeba przede wszystkim każdą osobę wspierać bardzo mocno, nie starać się jakby z nią walczyć, czy w jakikolwiek sposób jej się przeciwstawiać, czy w inny sposób, takie, które są uzależnione, przede wszystkim bardzo mocno pomagać i bardzo dziękuję w sumie, że osoby, które tutaj do mnie piszą, tak, to są albo mamy, albo żony, albo odwrotnie jeszcze, w innym przypadku, kiedy to kobieta, lub też osoby, które same się do tego jakby procesu zgłaszają, tak, czyli do tego działania. Więc to już jest bardzo dobry, powiedziałbym, kierunek, tak, zrozumienie. I mamy SMS pomoc. Cecylia urodzona 5 września 47. 5 września 47. 555. Proszę pana Zbyszko, oczyszczenie na zdrowie. Pozdrawiam. Dobrze, ja również pozdrawiam i już oczyszczam pani. Już działam. Wymagająca jest tutaj energia. Bardzo taki splot słoneczny i aktywność podstawy, tak, czyli nerki. Nerki i organy wewnętrzne dosyć mocno wyeksploatowane energetycznie. I już oczyszczam i energetyzuję, tak. Oczywiście piszcie, moi drodzy, i jeszcze i dzwońcie, bo w sprawach zdrowotnych tutaj w tym kierunku zawsze podążam. Oczyszczenie, doenergetyzowanie, wyrównywanie potencjałów energetycznych, czyli polaryzacja, to jest taki najważniejszy dla nas aspekt. Może być tak, że wszyscy oczywiście tego potrzebujemy, tak, ale takim najważniejszym dla nas jakby tutaj odniesieniem to jest przede wszystkim ten wewnętrzny stan uzdrowienia, wewnętrzna potrzeba, tak, a przede wszystkim kierowanie właśnie swoich potrzeb. Już się poprawiła energetyka, jeszcze potrzeb, które są dla was, moi drodzy. Najważniejsze, tak? Świetnie. I teraz jeszcze aplikację. Dobrze. Jeszcze dokonam na fantomie, tak, oczyszczenia pani Cecylii.
dobrze, bardzo dobrze. I już poczynimy. No tu u Pani są bardzo spore siły życiowe i ta wibracja 5 jest bardzo taka kreatywna, bardzo taka mocna, oddziaływująca przez tego Merkurego dużą siłą wibracji, więc tą taką ruchliwością życiową, taką siłą fajną, fajnej ekspresji, która się z tym wiąże. No jest to bardzo taki pozytywny, Bogumiła, Jolanta, Barbara aspekt. Elżbieta, dotarły jej SMS-y dla mnie tutaj na ogień i z intencjami. Powraca pan Stanisław, urodzony 27 stycznia 63, ona Basia urodzona 20 września 70. Kiedy spotkanie, co myśli, proszę o dobrą energię. Dobrze, proszę, dobrą energię sprawdzę, czy jest tutaj ta wibracja. Co myśli, tego nie powiem. No bo co miałoby oznaczać, co myśli? Myślę, że o panu myśli. Natomiast sprawdzę, czy tu jest ta energia. Między wami. Słabo widzę energię, jeżeli chodzi tutaj o miłość, jeżeli by chodziło o potrzebę spotkania czy inne emanacje, sprawdzę, czy u pana jest taka esencja. Tak. Dla mnie pani właśnie jest mniej zainteresowana tutaj. Zresztą jest nie, lękliwa, bo ma tutaj tą wibrację 11 z dnia i miesiąca, więc jest lękliwa, nie jest otwarta. U pana słońce bardzo mocno emanuje, więc jest taki jakby wibracja słoneczna, czyli wibracja 1, zdecydowanie i konsekwencja w działaniu. Natomiast u pani jest dosyć mocno lękliwa, z mojego tutaj widzenia, nie jest zdecydowana. Ja oczyszczę tutaj tę relację. Jeżeli będzie taka przestrzeń do spotkania się, czy do doświadczenia związku, to się to otworzy. Jasno się otworzyło. Splot, serce, para, tak. Ten obszar działania jest zmotywowany. Energia jest płynąca. Tak. Tak, i wycisza się. Dobrze. I Jolanta. I Zofia. Dotarły ogniowe SMS-y. Dobrze, jeszcze tylko spojrzę. Kochani, szybciutko zbliżyliśmy się do przerwy. Zapraszam po przerwie, ale porządek, nie krępuj się eksperymentować, czyli jest otwarcie. Wiara w siebie, jestem pewien. Spokojnie może pan tutaj, energia zaczyna i odwaga. Udowodnij sobie, na co się stać. Warto, żeby pan się tutaj pojawił jakby w takim obszarze. Eksperymentować, jestem pewien, zaczynaj, udowodnij sobie, na co się stać. Generalnie jest to tutaj otwarcie się na relacje i na związek. Zapraszam na przerwę, moi drodzy. No i witam serdecznie, moi drodzy, po króciutkiej przerwie i zapraszam do dalszych naszych działań, tak, wspólnych. Dzwonimy 708 577 220, jak również wysyłamy SMS-y o treści pomoc na 92 594
I również o treści Jezu na numer 73 212, anonimowy 7416. Jak również zapraszam widzów spoza granic Polski plus 48 22 523 20 32 to stały numer. Płatność kartą płatniczą i również możemy zapisać się na ceremonię ognia, podając intencje i podając tutaj do mnie określone też i oczywiście potrzeby, tak, w których mogę Państwu pomóc. Wysyłamy również SMS-y i zresztą docierają do mnie cały czas, moi drodzy. Teraz wpłynęły Barbara, Jolanta, Bogumiła, Elżbieta, Jadwiga, Cecylia, Roman, Zofia, dotyczące naturalnie głównie potrzeb zdrowia i często też takiego obszaru jak finanse, bo to jest właśnie ta strefa, która oddziaływania, które rzeczywiście pozwala również nam podejmować jakieś określone dalsze działania, tak? Ważne, żeby tylko finanse nie pogłębiały naszego dotychczasowego stanu, tak? A żeby były tylko wznoszące nas w kierunku dobrostanu, tak? To jest materia, która niesie za sobą energię, czyli myśli, działania, które mogą przynieść konkretne, wymierne efekty, tak? Jak mówię, jeżeli to jest energia nośna dla ceremonii ogniowej, taką jest właśnie znoszącą, tak? To jeżeli, drodzy Państwo, dotyczy to przede wszystkim Waszego zdrowia, Waszego dobrostanu, jakim są na przykład pieniądze też potrzebne do tego, żeby poprawić stan swojego zdrowia, żeby poprawić swój byt lub też pomóc innym ludziom, to jest to zdecydowanie energia, która naprawdę potężnie wznosi i potężnie realizuje. I mam SMS o treści pomoc, pisze pani Marzena, urodzona 24 września 6 15 6 6 6. No energia rodziny, bardzo nośna. Panie Zbyszko, czy spotkam jeszcze partnera, z którym spędzę radosne i szczęśliwe chwile? Jeśli tak, to kiedy i kto to będzie? No z całą pewnością będzie to mężczyzna. I tutaj się nawet nie domyślam. Czy spotkam jeszcze partnera, z którym spędzę radosne i szczęśliwe życie? No tego pani zagwarantować nie mogę. Czy pani spędzi radosne i szczęśliwe życie, to będzie zależało od was obojga. Nie, zaraz sprawdzę. 666. No ma pani wpisaną tutaj jasną deklarację, natomiast powstającą z tych wibracji, wibrację 3 przynosi przeszkody. Więc dlatego do tej pory jakby tutaj było to dla pani dosyć trudne i nadal pani jest jakby tutaj, powiedziałbym, zdeterminowana tym, żeby właśnie spotkać tego partnera. Wibracja 3, jeżeli jest źle odczytywana, może być źle odczytywana poprzez spotkania, ponieważ energia Jowisza jest dosyć mocno obojętna. Jeżeli nasze nastawienie, czyli pani tutaj nastawienie, nie będzie relatywnie pouczające, nie będzie pani ze związku, czy ze spotkań, czy od partnera oczekiwała mądrości i wiedzy, a oczekiwała bardziej spełnienia jakiegoś właśnie, tak powiedział, przez pryzmat siukry, czyli przez pryzmat Wenus, zabawy, nigdy nie spotka pani takiego partnera, który pojawia się karta przyjaźni, lubią cię, zrównoważenie, bądź mądry. Dosłownie to, o czym mówię, trzymam w ręku, czyli trzymam karty, na które nawet nie patrzę. Decyzja, wybieram dobrze i mudra życia, stabilność, będę szedł naprzód. Dokładnie pojawiły się karty, dosłownie o których mówię, tak? Pojawiły się te obszary, których dotykam. Spotka pani partnera, najpierw w postaci przyjaciela, przyjaźni, i będzie to osoba, która wniesie w pani zrozumienie, w pani życie. Karta przyjaźni to jest karta, która mówi
o tym, że musimy umieć też widzieć innych ludzi, czy mężczyznę w tym przypadku dla Pani, który jest głównie przyjacielem, nie, jakby tutaj wtrącę takie słówko, nie bawidamkiem, tylko kimś, kto jest dla Pani wsparciem, oparciem i ma Pani z kim rozmawiać. U Pani Jowisz tego absolutnie wymaga. Z wibracji dnia, z 24, jest zaburzenie Słońca, wróć, Księżyca i dwójki i czwórki, tak? Rachu, czyli to jest taka przestrzeń doświadczenia, dosyć właśnie podejścia takiego siły emanacji kobiecości, siły dosyć potężnej wibracji związanych z Księżycem, czyli Pani działa, powiedzmy, na mężczyzn jako emanacja kobiecości. Za tym idzie potrzeba ruchu, potrzeba działania. Czwórka takie przynosi właśnie wibracje, ale daje to sześć, czyli poczucie piękna, uczucia stabilności takiej emocjonalnej, połączonej z zachwytem, czyli z doświadczaniem piękna w całej okazałości. Dziewiątka daje niecierpliwość z miesiąca, więc przynosi taką, no, szybkie nudzenie się. Jowisz z całości mówi krótko. Marzenko, pomyśl o przyszłości. Pomyśl z wiedzą o tej swojej przyszłości. Więc sugeruje od razu coś takiego. Poznaj kogoś, poznasz kogoś, kto będzie dla Ciebie przyjacielem w pierwszej wersji, a przyjaciel to ktoś taki, kto nie krzyczy, nie gani, nie robi focha, więc jest z kimś, na kim można się wesprzeć. I taka postać się tutaj pojawia dla Pani, mężczyzna. Zrównoważenie, bądź mądra, to jest przede wszystkim właśnie spoglądanie w przyszłość w takim obszarze. I decyzja, trzeba wtedy będzie podjąć decyzję, wybieram dobrze. Czyli transformacja tego Jowisza będzie mówiła, to jest ten, tego wybierz. Nie będzie tutaj jakby takiej emanacji właśnie seksapilu, przyciągania energetycznego, takiego związanego właśnie z tym obszarem. I stabilność będzie szła naprzód, czyli decyzja. Ja jeszcze sprawdzę w tym momencie tutaj, czy już się coś takiego dzieje. Tak, serce jest gotowe. Pozostałe czakry też. Pierwsza, druga i trzecia, czyli Muladhara jest gotowa na związek, Swadhisthana jest lękliwa, mimo że jest taka potrzeba, ale jest Manipura i Anahata są gotowe, czyli trzecia i czwarta czakra, spolot słoneczny jest gotowy na wyzwania, a serce jest gotowe na uczucie. Dobrze. Jest gotowość. Skoro jest gotowość czakralna, skoro jest gotowość ciała, to i też otwieramy się na związek i bardzo szybko się pojawia. Ja, jak wiecie, drodzy Państwo, staram się nie określać, nie sugerować, dlatego że miłość, uczucie to jest coś, co jakby jesteśmy tym obdarowani i na pewno nikogo nie ominie. Natomiast i takie są zresztą przesłania pism, że to, co nas naprawdę spotka w życiu i to, co nas naprawdę czeka, to zawsze jest to miłość. I jest to coś, co nigdy nikogo nie ominie. Na pewno. Nie ma ludzi, którzy tego uczucia nie doświadczą. Natomiast i szczęście przede wszystkim, tak? To jest uczucie, które jest absolutnie nam wskazane i doświadczamy. Natomiast określenie czasu dla mnie osobiście jest to jakby próba przymuszenia kogoś
do jakiegoś działania, często zbliżając się do jakiegoś okresu, możemy zacząć strzelać ślepakami. A wcale to nie musi być to uczucie. Mamy to uczucie, bo jest to uczucie wyższe, zatem nie musimy wcale rozumieć czasu. Mamy się otwierać, mamy je przyjmować i mamy z niego skorzystać. Miłość to nie pożądanie. Miłość to jest stan ochrony dla człowieka, wtedy jest chroniony, a nie bezsilny. Wymyślone przez ludzi powiedzenie, że miłość jest ślepa, to prawdopodobnie wymyślił ją ślepy, to powiedzenie. Natomiast ono na pewno nie ma nic wspólnego z Bożymi planami. Nasza emanacja naszej miłości jest absolutnie przywilejem wyższych, jest przywilejem bogów. Nie jest przywilejem na pewno natury, tak? Miłość to jest stan wyższego uczucia. To jest stan jedności, stan zauroczenia i stan emanacji. Nie jest poparty w żaden sposób pożądaniem, moi drodzy. Takie jest moje zdanie i zdanie pism. Pozdrawiam serdecznie. Pani Marzenko, proszę się otwierać w pełnym tego słowa znaczeniu, serduchem, i na pewno pani to otrzyma. Pomoc. Proszę panie Zbyszko, oczyszczenie, doenergetyzowanie, pisze Bogumiła, urodzona 17 kwietnia 55. (Klimat) 8, 4, 12, 3. No i znowuż ta trójeczka nam przeszkadzająca i już działam. Oczyszczenie, doenergetyzowanie, droga pani Bogumiło. Dobrze, już działam. Oczyszczenie. I doenergetyzowanie. Także też, drodzy Państwo, starajcie się do mnie tutaj dodzwonić bezpośrednio do studia 708-577-220. Macie, drodzy Państwo, wyświetlony ten numer. Starajcie się, jeżeli są takie potrzeby, tak, a na pewno są, bezpośredniego takiego działania. Ja tylko przypominam, że takie działanie uzdrowicielskie, takie działania, które są od niepamiętnych czasów, starożytności, to są pewne zasady, które obowiązują od zawsze, że każda forma taka przekazu energii wzrokiem, głosem, dotykiem i inne formy, ale takie główne właśnie, o których mówię, to skuteczność, zresztą macie, drodzy moi, świadectwo na wizji, bardzo często słuchając innych osób, które mówią, że otrzymały taką pomoc we mnie, tak? Więc to tylko zachęcam te osoby, które się jeszcze nie zdecydowały na kontakt telefoniczny, to jeszcze podejmują decyzję, abyście, moi drodzy, mieli tutaj taką szansę i możliwość. I teraz podczas programu starajcie się również zapisywać na ceremonię ognia. Ogień, imię, data urodzenia, intencja 73-350. Zresztą jeszcze dzisiaj, bo to już dzisiaj, spotkamy się, moi drodzy, o godzinie 12 w południe. Zapraszam, bo
będę w programie. Poza tym, kochani, monitorujcie cały czas nasz tutaj, że tak powiem, grafik. Wchodzicie na stronę ezo.tv.pl. Tam jest również grafik wszystkich doradców, mój również, więc możecie Państwo być na bieżąco, kiedy są programy i kiedy one się również odbywają. No. Możemy się zawsze spotkać. Możecie również, przypomniałem sobie właśnie, że również i na mojej stronie jest zbyszkopaty.pl, jest aktualna również grafik moich programów. Możecie też również tam sprawdzić i obejrzeć również filmy z ceremonii tak zwane już archiwalne, no więc jest taka szansa, żeby tak działać. Droga Pani Bogumiło, tutaj jest tak, oczyszczenie drogi realizowane 17.8.43, tak. Też oczywiście Panią zapraszam tutaj do kontaktu telefonicznego z nią. Obym bezpośredni przekaz. Dobrze. I teraz jeszcze Pani Kasia na wizji, tak? Witam, od kilku dni czuję się słabiej i to się powtarza od czasu do czasu. Czy mam jakieś podczepienia? Proszę o oczyszczenie. Kasia urodzona 31 lipca 4. Ma Pani bardzo dużą wrażliwość tutaj dla mnie. 1972, 31.07.1972. Bardzo dużą wrażliwość z powodu właśnie tej mistrzowskiej jedenastki, ale między innymi oczywiście zaraz sprawdzę, jakie tutaj są u Pani, jaka jest u Pani sytuacja, jeżeli chodzi o podejście do tematu podczepów. To jest zresztą powszechne, tak, bo przywry, podczepy, jakbyśmy nie nazywali, jest to niestety powszechność bardzo wielu transparentnych dolegliwości, takich właśnie syndromu zmęczenia, złego samopoczucia, osłabienia, bardzo takich transparentnych doświadczeń, tak? No i właśnie będę musiał oczyścić tutaj u Pani. Obszar głowy i gardła mi się tutaj pojawił u Pani, takie właśnie podczepy energetyczne. No płaci Pani tutaj, bym tak powiedział, za tę swoją wrażliwość, tak? Empatia, wrażliwość to jest taka, no niestety, cena, którą musimy ponosić. Dlatego też namawiam, kochani, do tego, żeby oddychać, zabezpieczać się energetycznie w prosty sposób, tak jak pokazywałem wielokrotnie. Otwierać bądź też zamykać kierunki. Robimy to w taki sposób, jak często przypominam, tak? Niebo, ziemia i kierunki wokół siebie. To jest bardzo istotna taka sfera takiego remedium właśnie, które pozwala, bym powiedział, przetrwać, tak? Bez przygód energetycznych. I jeszcze tutaj Pani Kasiu w obszarze głowy, gardła. Widzę, że muszę to wyraźnie oczyszczać. Tak. Jeszcze chwilę. No i drodzy, nie zapominajmy o podstawowym oczyszczeniu, tak? I od złego uchroń mnie. Nasza podstawowa modlitwa,
której jesteśmy nauczeni, jest niezwykłym oczyszczeniem, niezwykłym atrybutem do oczyszczenia i do zabezpieczenia siebie i gwarancji, tak, to jest podstawa. Jeszcze to wymaga obszar głowy i gardła i serca. Agnieszka, Karolina, Zofia, Lidia, Patrycja. Ceremonie ogniowe. Oczywiście tu się u Pani tak pojawiło. Teraz zrobię doenergetyzowanie, żeby tutaj wyrównać ten potencjał u Pani energetyczny. Obszar głowy, gardła i serca. No rzeczywiście tutaj u Pani się bardzo ta energetyka rozchwiała, wymagająca, tak? Dobrze, ale już potencjał jest wyrównany. Tak. Dobrze. Także proszę się do mnie tutaj starać dodzwonić też, bo to jest jakby dobry obszar do działania, jeżeli chodzi tutaj o ten przekaz taki bezpośredni na łączu, tak? SMS, tak? Ogólnie już 30.10.52 rok.
Mieszkam z mamą, ma 86 lat i ma prywatną opiekunkę od 2,5 roku. Jeszcze nic nie mówi, ale ktoś mi mówił, że odejdzie, czy zostanie, czy odejdzie i kiedy. Opiekunka oczywiście, tak? To jest podgląd tematu, który jest dla pana tutaj ważny, widzę. 86 lat, pana 30, 10, 52. No i stąd te obawy. Można się rozejrzeć za nową opiekunką, ale to nie znaczy, że widzę, że tutaj jest taka obawa, która zobaczymy. No jest nowy początek, jest taka sugestia. Przede wszystkim zachować spokój, bądź spokojny, wewnętrzny spokój. Priorytety ustalię. I żadnych kłopotów, tak? Czyli tak, na początek spokojny, bądź spokojny, ustalię, żadnych kłopotów. Czyli jakby tutaj intencja jest taka, że gdyby nawet była taka propozycja, ale już warto na pewno też się obejrzeć za inną opiekunką. Wziąć też właśnie te priorytety pod uwagę. Czy ta opiekunka w tej chwili jest na pewno jeszcze, no powiedziałbym, ważna, tak? Tutaj to jest bardzo tak jakby tutaj istotne, żeby ta pani rozważa taką ewentualność odejścia. Nie jest do końca przekonana, ale zdecydowanie już dla bezpieczeństwa, przynajmniej jest taka też sugestia, że dla bezpieczeństwa własnego i mamy mógłby pan już podjąć takie działania, żeby spojrzeć właśnie w takim kierunku. Być może, że należałoby też tak pomyśleć, tak? Tym bardziej, że no, wiek pański też już tak jest dosyć zaawansowany. Cały czas jest taka sugestia. Zachować spokój, zaufanie, tolerancja. No i się pojawia zmiana jednak. Wieczna zmiana, przemiana. No jest taka okoliczność, że trzeba się przygotować na taki akt. Tak, tak trzeba w tym kierunku spojrzeć. Nie być jakby tutaj bardzo mocno do tego przywiązanym, tak? Chyba, że są jeszcze względy tutaj osobiste, więc no, trzeba to też tak rozpatrywać w takich kategoriach, umieć się jakby z tym pogodzić, tak? No, pozdrawiam serdecznie. Z SMS-ów o zdrowie to mam w kierunek Ogień, Ewa, Zofia, Patrycja. No i pytają osoby o związki, tak? Natalia 16.10.87, Szymon 18.12.90. Będzie chciał rozwinąć naszą znajomość, napisze do mnie. Minął już tydzień i nadal cisza. No to jest przywilej młodości, tak, że tydzień to jest taki często i długi, i krótki. Sprawdzę, czy państwo macie tutaj przede wszystkim swoją relację do siebie, tak? Szymon i Natalia, dobrze. Zobaczę, czy to jest pryzmat emocji, takich potrzeby bliskości. No jest taka wibracja, jest uczucie. Ja bym to tak mówił językiem młodzieżowym, jest chemia.
718. No stąd u Pani jest ta refleksja, bo tu wibracja Saturna dosyć mocno u Pani się eksponuje. Natomiast u Pana jest wszechrządząca wibracja 3, aczkolwiek z daty urodzenia jest i wibracja i Słońca, i Saturna również, stąd też taka refleksja, podejmowanie, ale wibracja jest i chemia, i jest tutaj taki wyraźny efekt emanacji potrzeby miłości, tak? Ja to wasze tutaj te relacje oczyszczę, żeby one były stabilne, czyste i prowadziły do określonego celu. Wyraźnie, jak mówię, tutaj widzę taką potrzebę rozwinięcia tej waszej znajomości i na pewno będzie się starał z panią skontaktować, tak? Ma takie przeszkody pan Szymon, takie no, natury tutaj, jak mówię, troszeczkę jeszcze pewnej takiej niepewności, ale też na pewno się wytłumaczę z tego, dlaczego się nie odzywa. Energia się wyciszyła, uspokoiła. Jeszcze sprawdzę tutaj u pana Szymona, jak to wygląda na męskiej mapie. Tak, jest absolutnie emanacją uczucia owładnięty. No, znowu mówię, taki, no powiedzmy, że zdradza cechy, delikatnie mówiąc, jeszcze przemyśleń, tak? Jest bardzo zainteresowany, ale ja się odezwę. Według mnie raczej myśli poważnie, więc bardziej jest, dlatego jest właśnie tak ostrożniejszy. Pozdrawiam serdecznie. Zobaczę, czy tutaj mi coś nie umknęło, nie. No i zapraszam oczywiście, moi drodzy, do kontaktu. Tak. Co prawda późna jest godzinka, jeżeli by to patrzeć na stronę zegara, ale myślę, że to jest bardzo dobry czas na to, żeby również tutaj zadbać o swoje zdrowie, jeżeli jesteście, moi drodzy, jakby jeszcze czynni, aktywni. Oczywiście sfera jest tutaj takiego jasnego przekazu, który wynika tutaj z, też mówię, z godzin nocnych, ponieważ godziny nocne są takim bardzo dobrym, jak mówię, godziny kardynalne, takie północ, 12 w południe, bądź też godziny takie, które w jakiś sposób są tutaj. Dobrze. No i właśnie mamy SMS taki, Danuta urodzona, proszę o oczyszczenie, czuję się bardzo osłabiona, pozdrawiam, 14.08.1939. 5. Dobrze. 17.07, dobrze. Ogień. Dotarł. Karolina do mnie pisze tutaj na ceremonii ognia.
tak, położę to. Dobrze, i Patryk na ogień. Bardzo dobrze, w intencji dobrej. I wracam do pani Danuty. 14.08.39. Proszę o oczyszczenie, czuję się bardzo osłabiona. Pozdrawiam. Dobrze, już działam. 4.08.5. Dobrze. Obszar głowy jest bardzo wymagający tutaj u pani Danuty. Dobrze, jeszcze tu jest wymagający temat. Dobrze, no tutaj wymagające jest u pani oczywiście to oczyszczenie, no przywilej wieku i przywilej czasu, tak, wiosna, to przesilenie, energia wodna u pani jest dosyć taka rzeczywiście trudna w tej chwili do przetworzenia, tak, z energii ziemi. Moi drodzy, tak jakby dając przykład tutaj konkretny, wynikający właśnie z tej aktywności, to nie trudno sobie wyobrazić żywioły materialne, ale trudno jest wyobrazić sobie energię, która jest ukryta właśnie w takim żywiole, tak? Bo mówimy tutaj o subtelności energii, a nie o grubych zmysłach, które są prowokowane przez nazwę ziemia, woda, ogień, powietrze, tak? To są grube zmysły i grube energie materialne, natomiast przetworzenia, natomiast energia czysta, subtelna, ukrywająca się właśnie jakby przenośnie, oczywiście ukrywająca się w takim elemencie, to są właśnie gruczoły, hormony. Transport tych gruczołów, hormonów to oczywiście z wiekiem jest ograniczony, więc tutaj jest jasne, że mówi się wtedy o zanikaniu hormonów. One nigdy nie zanikają, natomiast przyjmuje się potocznie, że ta energia jest mocno osłabiona, więc możemy się ratować, tak? Możemy dostarczać dobrze utlenowanej krwi przez odpowiedni sposób oddychania, ale razem z tym oczywiście transportować hormony, tak? To tlen eliminuje z organizmu nadmiar kwasowości, to tlen eliminuje z organizmu bakterie beztlenowe i to tlen reguluje tę całą jakby powstającą w organizmie substancję enzymatyczno-hormonalną
i on pozwala dostarczać do najdalszych zakątków naszego ciała, czyli do każdej komóreczki, dostarczyć określoną porcję dobrze utlenowanej krwi, a co za tym idzie i regenerację wewnętrzną organów, tak? Jak źle oddychamy, nie mamy na to czasu, żyjemy w stresie, w pośpiechu, albo też, oczywiście, jak powiedziałem, przywilej seniora, ciało nie jest już na tyle wydolne, nie jest sprawne, to tak naprawdę jedyną taką porządną drogą to jest przede wszystkim praca z energiami innych osób dla tej osoby, ale też przede wszystkim praca ze sobą, tak? Doświadczanie siebie i oddychanie. Ja tutaj oczywiście panią oczyszczam cały czas, tak? Mówię wymagające. No, z prostego powodu, który wymieniłem, tak? W takiej sytuacji też oczywiście sędziwego wieku to jest jasne, że układ oddechowy, w ogóle wszystkie układy są mniej wydolne, tak? Wyjątkowe są przypadki osób, które mają dobrą, świetną wydolność, ale też i całe życie najczęściej na to pracowały. Też pracowały to przez i pracują dalej, tak? Znam osobę, która ma autentyczne 101 lat i ćwiczy codziennie mudry rąk, ćwiczy codziennie oddechy, sprawność umysłowa doskonała, ale też nie robi to od momentu poznania mnie, czyli od powiedzmy, ja sam przypominam, 7 lat czy 8, to pewnie ta osoba, ta pani być może nawet ma lepszą pamięć ode mnie, ale chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że ta osoba od ponad 40 lat ćwiczy jogę małych palców, czyli mudry. Paluszki są wspaniale sprawne. Laseczki używa dlatego, że jak musi wejść na schody, to używa laseczki, natomiast na prostym terenie w ogóle nie używa żadnej laski. I codziennie sobie ćwiczy spokojną gimnastykę, a przede wszystkim ćwiczy umysł. Ucząc się przynajmniej jednej zwrotki jakiegoś wiersza. I oczywiście oddycha, dotleniając cały organizm. Dobrze. Zrównoważyłem tutaj pani energię. Doskonale. Jeszcze oczyszczę fantomowo. Dobrze. Także moi drodzy, składajcie intencje. 73-350. Wysyłajcie intencje. Starajcie się też, moi drodzy, jeszcze do mnie dodzwonić. Jeszcze mamy na to czas. Wspaniale. O, i konkretny komunikat. Młoda osoba. Proszę o oczyszczenie, uzdrowienie, anonimowe, więc moi drodzy, skieruję tylko w tę stronę. Proszę o oczyszczenie, uzdrowienie, ostatnio choroba, stany depresyjne, złe myśli. Pozdrawiam. Dobrze. 5, dobrze. Nośnik z daty urodzenia ma pani dosyć tutaj bogaty, jeżeli chodzi o depresję. Bezwzględnie trzeba z nią walczyć. Jak walczyć? Słowo walka wywołuje przeciwność, czyli uruchomienie walki. Depresja to taka, zresztą możecie Państwo poznać moje zdanie na temat depresji z programów telewizyjnych, których byłem zapraszany jako ekspert, ale też możecie poznać teraz moje zdanie, tak? I ja zaraz tutaj do Pani będę działać. I również z artykułów, również prasowych, które zresztą są dostępne wszystko na mojej stronie internetowej,
tej oficjalnej, a oficjalną jest tylko zbyszkopatyk.pl, więc depresja jest to bardzo szczególna. Teraz już nie mówi się o depresji jesiennej, wiosennej, jest nawet depresja letnia i gorąca. Depresja to jest stan przede wszystkim też, jak dla mnie, stan ducha, to jest choroba duszy. Nie mylić tego stanu z chorobą duszy jako taką, która się pojawia w kontekście zaburzeń psychicznych bądź zaburzeń emocjonalnych, czyli nawiedzenia i podobnych stanów, tak? Choroba duszy to dla mnie jest związek emocjonalno-czuciowy. Taka osoba posiada nadmierną sensoryczność, czyli odbiera bodźce, których inne osoby nie odczytują, a te osoby, które posiadają właśnie taką długofalową, długą, wieloletnią depresję, same też często bez pomocy nie potrafią tych bodźców sobie rozpoznać. Zwłaszcza dotyczy to osób młodych, które no niestety bardzo często i coraz częściej zapadają na tego typu dolegliwość. No i pierwszym krokiem, który się później pojawia, to nie są psychoterapie, to nie jest praca psychoterapeutyczna. Najczęściej, tylko niestety się odbywa to już potem w procesie leczniczym, długofalowym, tak? 4, 5. Dobrze. Już działam. Dobrze. Już. Przede wszystkim pani oczyszcza aurę, ośrodki energetyczne i zrównoważą energię, tak? Gdyby pani nie chciała jednak anonimowo, a w jakikolwiek sposób się tutaj do mnie dodzwonić, skontaktować, to by była to o wiele korzystniejsza dla pani okoliczność. Jeżeli chodzi o takie właśnie stany, tak? Ale to ja dlatego, drodzy Państwo, tak przypominam, tak, tylko dla Was, bo trudno jest mi przeprowadzić sesję przekazu energii z osobą, która wysyła SMS, tak? Idea jest taka, że połączenie telefoniczne dzięki cudowi techniki pozwala przede wszystkim poprowadzić mi taką osobę, kogoś z Państwa, w określonym rytmie oddechu. Ja nie tylko, że czuję, ale przecież słyszę, jak ktoś oddycha. Jeżeli ten oddech jest zbyt płytki, jest źle prowadzony, jakby tak, oddychamy, bo oddychamy, jestem w stanie temu się jakby przeciwstawić i poprowadzić we właściwym torze, we właściwym tempie, w wyciszeniu, uspokojeniu. To nie chodzi o to, żeby anemicznie oddychać. Oddychać skutecznie. Drążyć jak woda skałę. Na tym to właśnie polega. I jeszcze obszar głowy i gardła. Oczyszczą mu pani? I tutaj jasna uwaga. Stany depresyjne, złe myśli. To jest tylko nazwa. Nie ma ani dobrych, ani złych myśli. Są po prostu myśli. Sposobem na depresję jest przyglądać się depresji. Oczywiście jest to bardzo trudne. Dlatego bardzo potrzebne są wskazówki. Wskazówki od takiej osoby jak ja, która ma głębokie doświadczenie z tego typu problemami. Nie mówiąc o tym, że w różnych ośrodkach prowadzę zajęcia terapeutyczne z takimi właśnie problemami, tak, u osób, łącznie z nerwicami. To nie są problemy, których się nie da rozwiązać, natomiast wymagają absolutnej pomocy terapeutycznej, takiej, która ma wskazać sposoby, jak sobie radzić ze swoim ciałem, tak? Nauczyć swoje ciało, swój umysł, swoją duszę, nauczyć nowego sposobu.
kontaktowania się ze sobą. To oznacza, że uczymy swoje ciało technikami na przykład oddechowymi schematu takiego, który jest pozytywny, tak? Bo będzie negatywny albo pozytywny, a pozytywny to będzie taki, że nasze ciało będzie się upominać, drogi widzu, będzie się upominać o twój oddech. Terapeutyczny. Przymusi cię nawet wręcz, upomnij się, bo złe samopoczucie spowoduje to, oddychaj, oddychaj, oddychaj we właściwym rytmie, we właściwy sposób, oczyszczaj, oczyszczaj, oczyszczaj. Czyli jak sobie wyobrazimy cztery poziomy, tak? Jak talerze dosłownie napełnione, czy czarki napełnione życiem, to tam musimy sięgnąć i się z nich po prostu napić, nasze ciało, tak? Gdyby sobie to tak wyobrazić. To tak właśnie działa oddech. Musimy dostarczać codziennie świadomego procesu doświadczenia, tak? Jeszcze wymagają środki oczyszczenia u pani. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Techniki oddechowe. Nawet jak się bardzo nie chce, nawet jak bardzo nie ma na to czasu, tak? Albo jest to męczące. Sami państwo często zauważacie, że nawet na wizji słychać, że większości osób bardzo trudno to przychodzi. Tak banalne bym powiedział, tak? Prosty sposób, jak oddychanie, wdech, wydech nosem, wdech nosem, wydech ustami, wdech ustami, wydech nosem, czy wdech, wydech ustami. W tej kolejności często się myli, a przecież to są naturalne oddechy. Jak człowiek mówi teraz, nawet jak mówię do państwa, to przecież nabieram najczęściej powietrza ustami, ale oczywiście jeszcze nosem, tak? Więc dozowanie, żeby to nie było eksploatujące, żeby to nie było dla mnie szkodliwe, to jest jasne, że muszę oddychać stabilnie i spokojnie. Tak jak mnie państwo słyszycie, spokojnym głosem, bez jakichś nadmiernych emocji, a przecież życie we mnie jest ostre i mocne, więc jest ekspresja, jest też używanie tej energii mądrze. Tak? Bez jakiegoś nadmiernego szarpania się, bym tak powiedział, ze sobą we wnętrzu. Tak? To musi być radość i szczęście. Więc tego zresztą wam i sobie życzę, żeby energia nas wspierała, a nie rozładowywała baterie życia. Tak? O, wspaniale. Cały czas do mnie spływają SMS-y ogień. Rafał, Zdzisława, Cezary, Robert. Wspaniale, moi drodzy. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam jeszcze. Wysyłajcie. Przypominam tylko, że dzisiaj jeszcze się spotkamy. Czyli dzisiaj, dzisiejszego dnia, 19. Spotykamy się w południe. Zresztą będę miał przyjemność, drodzy państwo, właściwie do końca tygodnia się z wami spotykać, więc działamy. Dobrze. No i pozdrawiam serdecznie. Oczyszczone znakomicie. I następny Danuta. SMS pomoc. Proszę o oczyszczenie czakr, wzmocnienie energii, często boli mnie głowa, nic mi się nie chce, brak motywacji. No właśnie. I to jest brak motywacji u jedynki z dnia, czyli wspaniała wibracja 1.9, czyli jest rzeczywiście już 9.10.1. Katastrofa, jak to by to powiedzieć, ale nie do końca. Trzy. No wątpiąca trójka. Dobrze, już oczyszczam czakry, wzmocnienie energii, no i ból głowy, nic mi się nie chce, brak motywacji. Dobrze. Zacznę od plotu słonecznego. To jest koło napędowe, tak, naszej energii. To jest miejsce, które, gdy jest plot słoneczny mocno wyczerpany albo bardzo słaba ta energia, nie zbiera jakby, głównie musi zużyć, jakby nie zbiera z otoczenia, tak? Sfera komunikacji, ośrodek komunikacji. Jeżeli nie zbieramy w tym ośrodku energii, to miasto klejnotów, czyli nasze narządy wewnętrzne,
klejnotami nazywam wątrobę, śledziony, trzustkę, żołądek, pęcherz moczowy, nerki, jelita, to jest miasto klejnotów. To nie budujemy odpowiedniej siliantry, nie budujemy tej wibracji tutaj. Nie jesteśmy w stanie jakby z tej energii korzystać, ona nam się po prostu wyczerpuje, tak? Co w efekcie doprowadza do problemów zdrowotnych. Musimy tę energię uzupełniać, musimy doświadczać tej energii na takim poziomie, który nam pozwala jej doświadczać. Bardzo wzmacniam oddech ognia, kierując energię do splotu, wdychając ustami, wydychając nosem, bardzo wzmacniamy ten obszar. Pozwala tej energii nam się jakby też dostarczać, rozwijać i pozwala nam dostarczać do organów wewnętrznych. Jak samoistnie, to po prostu nam się bateryjka rozładowuje, bo musi uzupełnić na przykład energię chorych narządów, żeby ten obieg był wznoszący, a nie destrukcyjny, energetyczny. W tej chwili, jak zapewne Państwo pamiętacie, od 11 w nocy do 1 to jest najsilniejsza energia pęcherzyka żółciowego, od 1 do 3 w tej chwili jest najpotężniejsza energia wątroby. Wątroba lubi spać, więc wątroba magazynuje, przechowuje, przekazuje dalej energię do płuc od 3 do 5 rano. Jest aktywność energii płuc od 5 do 7 jelita grubego. Tak idąc po zegarze biologicznym do momentu pójścia do porannych, na przykład do pracy. To są te obszary, te energie, które bardzo, jak to określić, potrzebne organy do życia, które bezwzględnie potrzebują pozyskiwać energię. Jak tracimy tę energię w takim czasie, to ona jest praktycznie nie do odzyskania. Jeżeli chodzi o jakby takie tutaj prawo przyczyny i skutku. Natomiast oczywiście każdej doby, każdego dnia ten potencjał jest odnawialny, tak? To są źródła odnawialne. Jeszcze chwilę oczyszczenia. No i Katarzyna też wysłała, tutaj widzę na SMS na ogień. Jeszcze obszar górny. Dobrze. I zrobię jeszcze oczyszczenie fantomowe. Obszar głowy przede wszystkim. I aplikacja na poszczególne ośrodki czak.
Dobrze. Dobrze. I tutaj już mamy dla Pani, droga Pani, Donato, tak? Oczyszczone i wzmocniony temat, tak? Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Już tak naprawdę zbliżamy się do, szybkimi krokami do końca naszego spotkania. Zapraszam dzisiaj już w południe. Mam nadzieję, że się wyśpicie. Oczywiście życząc Wam spokojnej nocy i dobrego samopoczucia. I naturalnie czekam na Was. Do zobaczenia. Pa, pa.